Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz. Witam Was w 8 już odcinku unboxingu na naszym kanale. Tym razem mamy 3 paczki. Jest w tych paczuszkach sprzęt Unitry, czyli można powiedzieć, że weekend z Unitrą. Bez owijania rozpoczynamy unboxing pierwszej paczki. To sobie zostawimy na bok. Oczywiście etykiet nie będę Wam pokazywał, żeby nie było wiadomo skąd to było kupione, żeby ktoś się nie obraził. Otwieramy pierwszą paczuszkę, porządnie zapakowana. No, tutaj mamy już pierwszą niespodziankę. Z tej strony mamy przyklejony przewód zasilający, klasyczny, jak widać, 8, czyli możecie przypuszczać już, co znajduje się w tym pudełku. Przewód widzę, że jest ładny, cały, końcówki nie są złamane. To odkleimy tą taśmę izolacyjną, żeby to przy tych wysokich temperaturach się nie lasowało, żeby ten klej po prostu szybko odszedł. Jeżeli tak, już się widzę, mocno klei. O, dobrze. Klasyczna 8. Przewód niezłamany, cały. Otwieramy paczuszkę. Zaznaczam, jest to pierwsza z 3 przesyłek. Zgadujcie, co się w środku może znajdować. Na pewno, tak już wspomniałem, jest to Unitra. Jest to jakieś radyjko. Jakie? Nie pamiętam, szczerze. Paczka bardzo ładnie zapakowana. Folia bąbelkowa. Voilà. Jest to Unitra Eltra Tola R615. Kompletna. Pytanie, czy ma jeszcze plombę gwarancyjną? Tutaj nie widzę, tutaj też nie. Więc przypuszczalnie radyjko było już otwierane. Komora czysta. Rocznik 90. Rączka cała. Antena również. Czy działa? Nie mam pojęcia. Radio było kupione z myślą ewentualnej naprawy, a jak nie, jako dawca do skompletowania kilku innych odbiorników Tola, w których mam uszkodzone rączki akurat. Tak więc w pierwszej paczce kryło się radio Tola. Bierzemy się za kolejną przesyłkę. Tutaj coś pisze na liście przewozowym? Raczej nie. Nie zdradzę nam, co tam w środku. Przypuszczalnie też radyjko. Jakie? Nie mam pojęcia. Thank you.
ładnie, mocno, porządnie zapakowane. Klasycznie folia bąbelkowa. Po kształcie nic mi to nie mówi. Cóż, odbijamy. Też to jest Eltra. Tola 2. Model R6322. Antenka cała do wyczyszczenia, naprostowania. Widać, że tu jest coś pogięte. Brak gałeczki. Oderwany w połowie hologram. Rączka cała. Radio posiada dwa zakresy, więc na szczęście nie trzeba go przestrajać. Zobaczmy, czy plomby serwisowe są. Chyba plomba i chyba. Tak, plomba serwisowa z Eltry jest, czyli radio nie było otwierane. Czyli będziemy mieli okazję je jako pierwsi otworzyć. Będzie filmik z tego. Czy działa? Nie wiem. Radio było kupione również z myślą jako dawca do naprawy innych odbiorników. Też z poziomu wymiany akurat rączki. W podobnym egzemplarzu, bodajże czerwonym, który posiadam, który nie posiada akurat rączki. Tak więc mamy kolejną tolę, typowo tola 2. No to co? Bierzemy się za trzecią przesyłkę. Mamy trzecią paczkę. Coś tam jest. Jakieś relikwie gruchocze. Paczka solidnie zapakowana. No to jak ktoś jest chętny, niech zgaduje, co znajduje się w tym pudełeczku. Na pewno jest to radio, ale jakie? Czy Eltra? Czy Diora? Piszcie w komentarzach. A ja odpakowuję paczkę. Mamy przewód 8, czyli wiemy, że jest to odbiornik zasilany z sieci elektrycznej. Również. Macie już pomysł? No to otwieramy. Radio Unitrex z Rzeszowa, Vanad 4. Był już film o tym radioodbiorniku na moim kanale. Również posiada dwa zakresy UKF-u. Odbiornik, jak widzimy, posiada pękniętą rączkę. Nie jest to wina, wiadomo, pęknięcia przy przesyłce. Niestety wiedziałem, że odbiornik jest uszkodzony. Brakuje z tyłu
przykrywki na przełącznik, którym wybiera się zakres UKF. Brakuje zakrywki tutaj na wyborem zakresu UKF średnich długich. Gałeczki do wymiany. Komora baterii czysta. Tutaj mamy też jakąś część, którą nam właściciel dorzucił. Ten odbiornik był kupiony z myślą o próbie odbudowy go, naprawienia. Posklejamy rączki, obie części tutaj. Skompletujemy gałki. I odbiornik będzie, powiedzmy, jak nowy. Tak więc w tym odcinku 8 unboxingu na naszym kanale mieliśmy 3 odbiorniki: Unitrex Vanad 4, Unitra Eltra Tola R615 oraz Tola 2 z Eltry R6322. Oczywiście niebawem pojawią się filmy typowo przeglądowe tych odbiorników na kanale. Sprawdzimy, czy te odbiorniki działają, w jakim są stanie technicznym. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, które się niebawem pojawią. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Mobilizuje mnie to, aby Wam pokazywać ciekawsze rzeczy jeszcze. Jeżeli nie, to łapka w dół. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej!